Pogoda jak w Hiszpanii, to aż grzech nie wejść na dach i troszkę się nie poopalać. A na tych naszych kochanych dachach wlazłem gdzieś na jakąś kamienicę. Tu chyba kominiarza nie było. Jakoś chyba już dawno. Stan techniczny pozostaje tutaj bez komentarza. Ściany międzykanałowe poprzerywane, luźne, ale tutaj widocznie jeszcze jakiś nowoczesny inżynier maczał ręce, bo oczywiście pod spodem jest komin ocieplony styropianem. To gratuluję mu, jak tu się ta sadza kiedyś zapali. Ależ będzie pięknie, kochani państwo. Steropianem nie ocieplamy kominów ponad dachem, bo to trochę niebezpiecznie. Pozdrawiam serdecznie i życzę dobrego dnia. Jeżeli murujemy kominy z cegły, musimy pamiętać, żeby te cegły zawsze były zamurowane zgodnie z wiązaniem muru. Bo jeżeli nie są, to one później sobie leżą. No i w najmniej oczekiwanym momencie do tego komina najczęściej w srogą zimę wpadną. Więc trzeba robić przeglądy stanu technicznego kominów i takie usterki, takie kwiatki naprawiać przed sezonem grzewczym. Takie drabiny i takie kamienice to ja po prostu uwielbiam. Ależ pięknie. No, drzwiczunie, pierwsza klasa.